Co się dzieje z PKN Orlen? Czy Obajtek pożegna się z robotem już za trzy miesiące? Oj, wielu ludzi w narodzie, może nawet dwie trzecie narody chciałoby zobaczyć Obajtka poza stołkiem prezesa Orlenu. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiste jest, właściwie prawdopodobne jest, że jak PiS przegra wybory, no to Obajtek pożegna się ze stanowiskiem prezesa Orlenu. I powstaje pytanie, czy przypadkiem nie jest to słuszne. Opowiada się o jakichś wielkich sukcesach Orlenu, a w rzeczywistości ja osobiście, jak na razie, nie widzę tych sukcesów, chociażby na wykresach akcji PKN Orlen. Jak widzimy, tutaj mamy akcję PKN, PKN Orlen i powstaje pytanie, czy przypadkiem ten cały sukces, obajtkowy sukces spółki PKN Orlen, nie jest zwykłą medialną wydmuszką, bo jak dla mnie osobiście w ogóle nie widzę na tym wykresie żadnego sukcesu. Widzę jedną wielką porażkę i dymisję pana prezesa Orlenu Obajtka. Tak jest, osobiście, osobiście nie mogę się doczekać, kiedy pan prezes Obajtek zostanie zepchnięty ze stołka prezesa Orlenu. I wreszcie nie będzie w rzeczywistości nam mydlił oczu, że jakoby niby Orlen jest w bardzo dobrych rękach i że w Orlenie dzieją się dobre rzeczy. Bo ja tego na wykresach zwyczajnie nie widzę, a Orlen jest spółką akcyjną, a spółka akcyjna ma mieć dobre notowania akcyjne. Czy Obajtek zaraz straci stołek prezesa PKN Orlen? Chociażby nawet gdyby PiS wygrał, to może straci i tak ze względu na to, że nas bardzo słabe wyniki tej spółki na giełdzie papierów wartościowych, czyli GPW. Zanim o tym opowiem, oczywiście zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału na YouTube. Ci, którzy już zasubskrybowali, bardzo proszę o kciuka w górę. Będę wdzięczny, aby to wideo mogło się nieść i o merytoryczne komentarze. Szanowni Państwo, jak widzimy, tu jest wykres PKN Orlen. I czy na tym wykresie widzimy cokolwiek dobrego? Czy widzimy cokolwiek dobrego, co daje nam. Prawo do mówienia, że PKN Orlen jest w dobrym stanie. Tutaj napisałem, tutaj napisałem prognozę. Tutaj napisałem prognozę PKN Orlen. Tu napisałem prognozę PKN Orlen. PKN Orlen już w roku 2022. Po pierwsze, chciałbym coś Państwu pokazać. Coś chciałbym Państwu pokazać. Tutaj widzimy, że przede wszystkim, co się dzieje teraz? Na wykresie nie widzimy w ogóle dobrej sytuacji Orlenu. W ogóle. Widzimy tą sytuację jako taką. Biorąc pod uwagę bardzo drogie ceny paliw i te wszystkie perturbacje, no to Orlen wcale nie wygląda, że jest w dobrych rękach. Ta cała medialna otoczka z kupieniem akcji, bodajże chyba to jacyś Arabowie kupili, nie wiem, Aramko, już nawet nie wiem o co, znaczy mniej więcej pamiętam, prawda? Ale przestałem się tym interesować, bo dla mnie są ważne w znacznej części po prostu akcje. Czy akcje rosną, czy można zarobić, czy płacą dywidendę, czy nie płacą? Prawda? I widzimy, co się dzieje z Orlenem. Proszę zobaczyć. W roku tam tutaj mamy Proszę zobaczyć, w roku e, 2017 akcje Orlenu wynosiły 129, prawda? Złotych. E, dzisiaj te akcje tylko 71, zł, prawda? A jeszcze do niedawna te akcje tylko wynosiły 37, prawda? E, czy to jest dobra sytuacja naszej flagowej, państwowej spółki? No, ja nie wiem. Ja nie jestem do tego przekonany, proszę zobaczyć. Już, proszę zobaczyć, już w roku, proszę zobaczyć, jeżeli już w roku 17 PKN Orlen kosztował 130, a dzisiaj kosztuje 71, no to gdzie jest ten sukces Orlenu? Orlen upada, proszę zobaczyć, Orlen, odkąd Obajtek rządzi Orlenem, proszę zobaczyć. Orlen po prostu cenowo upada Obajtek nie, moim zdaniem Pod tym kątem nie jest żadnym dobrym prezesem Orlenu Skąd on wziął te setki milionów złotych Żeby od tych Niemców Wykupić te Media y, Które oczywiście z kuriozum I moim zdaniem powinna się zająć Tym najwyższa izba kontroli Proszę zobaczyć Co w rzeczywistości dzieje się Pod władzą pana Obajtka Proszę zobaczyć Bum, bum, bum. PKN Orlen po prostu jest w spadku, po prostu traci. Proszę zobaczyć, jest, jest w wielkim spadkowym kursie. Ma trend gigantycznie spadkowy. PKN Orlen nie jest w dobrej sytuacji, chociażby na wykresach. Nie wiemy, jak to będzie miało, jaki to będzie miało związek już niedługo. Wiemy jedno, że spółki Skarbu Państwa zawsze są utrzymywane, więc generalnie warto w nie inwestować po to, bo zawsze gdzieś tam oni je odbijają nawet od totalnego dna, chociażby jakąś taką niewidzialną ręką pomocy rządu, prawda, ale czy, czy PKN Orlen dla inwestora to dobra spółka? Jak widzimy tutaj PKN Orlen jak widzimy PKN Orlen miał gigantyczny wzrost do 130, a następnie gigantyczny spadek do poniżej 40, gigantyczne wzrosty, gigantyczne spa spadki, potem znowu wzrosty dla tych, którzy akurat wiedzą, że będzie gigantyczny wzrost i dla tych, którzy akurat wiedzą, że będzie gigantyczny spadek, no to jest to spółka do rżnięcia niezłej kasy. Ale dla takiego zwykłego kupowacza na przykład tych, tych aktywów Orlenu poprzez na przykład pracownicze plany kapitałowe, no to ja nie do końca jestem tego pewien. Moim zdaniem że nie jest jest bardzo złym instrumentem, w który się inwestuje pieniądze. PKN Orlen wcale nie jest dobrze zarządzany z mojego punktu widzenia pod kątem Poruszania się tych akcji giełdowych. Mi się to nie podoba. Mi się to nie podoba. Mi się to nie podoba. Mi, mi się akcje PKN Orlen nie podobają. Uważam po pod tym rzucie oka, że PKN Orlen jest źle zarządzony. Nie podoba mi się na podstawie tego, jak się różają akcje giełdowe PKN Orlen. Uważam, że Orlen jest może nawet i niszczony. Bo, jeżeli Orlen byłby w jakiejś tam dobrej sytuacji, to dlaczego jego e, akcje e, kosztują tyle samo, co w roku 2005? Bo proszę zobaczyć, akcje Peggy Orlen w 2005 kosztowały tyle, co dzisiaj. Tak? To, jeżeli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Proszę zobaczyć. No, jeżeli te Arabowie kupują, wszystko się kręci, no to dlaczego inwestują gdzieś tam, gdzieś tam. Nie wiem, tam w okolicach Polski, tak, w tych krajach przybrzeżnych. No dlaczego Orlen nie kosztuje tyle? Dlaczego? Dlaczego? No ja rozumiem, że to, to, to nie jest. Uważam, że Orlen jest bardzo źle zarządzany pod tym kątem. Uważam, że bardzo źle jest. Ceny akcji Orlenu, naszego dobra narodowego, są niszczone, potem są podwyższane i potem znowu niszczone. To nie jest nic dobrego. Uważam tak dla Orlenu jako dla Spółki Skarbu Państwa. Tak uważam. W 2022 roku napisałem taką prognozę. Wiele rzeczy tutaj do dzisiaj się zgadza. Nie będę się powtarzał, a po prostu przeczytam to, co napisałem wcześniej. Akcje PKN Orlen prognozy. W warunkach coraz mocniejszej, mocniej drożejących nieruchomości w Polsce Polacy zaczynają szukać alternatywy do lokowania i pomnażania swoich pieniędzy. Dlatego to napisałem ze względu na to, że przecież nieruchomości cenowo już są przecenione, prawda, i więcej dostaniemy w banku zatrzymanie pieniędzy w pieniądzach, aniżeli za inwestowanie w nieruchomości. W obecnej sytuacji, prawda, bo jeżeli apartament 100 metrowy kosztuje milion złotych i możemy go wynająć tylko za e, 5 tysięcy złotych miesięcznie. Minus podatki, no to mamy zysku 3000 zł, to jest bardzo mało, prawda, od miliona zł, tak? To jest wtedy tylko 3,6%, a dodatkowo cena nieruchomości może spaść. I finalnie, y, 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 trzeba jeszcze dodatkowo przecież wynajmować to mieszkanie, biegać za tymi najemcami, i finalnie też trzeba przecież czasem remontować taką nieruchomość. Więc y, inwestowanie w nieruchomości, w drogie nieruchomości, przy małym wzrocie, gdy można bardzo dużo dostać pieniędzy w banku, to jest bez sens. A więc w Polsce Polacy zaczynają szukać alternatywy do lokowania i pomnażania swoich pieniędzy. Jedną z tych metod może być inwestowanie na giełdzie m.in. w spółki z listy WIG 20, czyli w listę 20 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jedną z tych spółek jest PKN Orlen. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, inwestorzy inwestując w akcje PKN Orlen w najlepszych momentach dla PKN Orlen mogą bardzo dużo zyskać, gdy następuje odbicie zna cenowego, ale tylko wtedy, gdy sprzedadzą akcje Orlen, tak? Czyli mówię tutaj o tym, że jak obniżają akcje ceny, ceny akcji Orlen, że no, je kupić tanio, że kupują je tanio, sprzedają drogie o, i potem znowu zawalają i że sobie tak na tym zarabiają, a ty płacisz potem 8 zł za benzynę czy tam 7 a i finalnie kupują za kilkaset milionów jakieś tam upadające gazetki od Niemców, prawda? Akcje PKN Orlen mają to do siebie, że bardzo często bardzo mocno tracą na wartości, jednak to nie oznacza, że PKN Orlen bankrutuje lub też już nigdy akcje PKN Orlen nie będą kosztowały dużo. Na podstawie danych historycznych widzimy, że PKN Orlen jest spółką, która doznaje drastycznych spadków w wartości swoich akcji giełdowych. Jednak z jednej strony jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które chcą zyskiwać bardzo dużo pieniędzy na inwestowaniu w spółki na warszawskiej giełdzie. Wiedząc, że takowa spółka jak PKN Orlen nie może zbankrutować ze względu na to, że jest to spółka Skarbu Państwa. Więc z największych sił będzie kierowana tak, aby nawet przy największych spadkach wartości akcji spółki PKN Orlen znowu się odrodziła. Jako, że jest kluczowym punktem w polityce rządu, w polityce państwa i w polityce największych rządzących partii, a także 2000 pracowników PKN Orlen, którzy bardzo często są połączeni koneksjami politycznymi z powyżej wymienionymi uczestnikami życia państwowego w Polsce. To jest to, o czym ciągle mówię. PKN Orlen to kluczowa spółka. Na pewno z pozycji dużej części narodu, tej części, której zależy na tym, aby wszystkimi siłami, nawet całego narodu, spółka PKN Orlen przynosiła tak zwane korzyści wymienionym powyżej. Powtarzam jeszcze raz, jest to kluczowe dla zwykłego Polaka, który generalnie powinien się brzydzić tym, co się dzieje. PKN Orlen to kluczowa spółka na pewno z pozycji dużej części narodu tej części, której zależy na tym, aby wszystkimi siłami, nawet całego narodu spółka PKN Orlen przyniosła tak zwane korzyści wymienionej powyżej wymienionym powyżej, czyli mm, spółka Orlen nie do końca ma korzyści dawać narodowi, a tylko mm, tam bardzo często zatrudnionym. Tak więc teoretycznie inwestor inwestujący w akcję PKN Orlen ma pewność, a raczej tą większą pewność, że PKN Orlen, czyli polski koncern naftowy Orlen SA, jest czymś więcej niczym. CD CD Mniej zdziwiłbym się, gdyby CD Projekt został bankrutem, bo to nie państwowa firma, ale wielkie zdziwienie w Polsce nastąpiłoby wtedy, gdyby PKN Orlen zbankrutował, mimo to, że CD Projekt czy PKN Orlen razem dzielą miejsce w indeksie WIG20 nie wiem, Czy CD Projekt nie spadł teraz ostatnio? Ale chyba nie. Co więcej, gdyby nie ostatnie problemy CD Project, kto to wie, może to CD Project byłby znacznie wyżej wycenioną spółką aniżeli PKN ORLEN. I chyba wcześniej z tego co pamiętam było CD Project chwilowo tak. Jednak percepcja to percepcja. Gdyby CD Project zbankrutowało jakimś cudem, to byłoby to znacznie mniejsze zdziwienie aniżeli bankructwo tak zwanej przez części polityków i interesantów strategicznych. Spółki dla państwa czyli PKN Orlen. W podobnej sytuacji także jest oczywiście PZU, KGHM, PKOBP, PGNIG, PGE Lotos, który chyba został przejęty. No ja to w 2020 roku pisałem, więc i prawdopodobnie dlatego spółka skarbu państwa plasują się u szczytu wig -u 20. No cóż, w roku 17 jedna akcja PKN Orlen zbiła się do 134 zł za sztukę. Osoby, które kupiły bardzo drogie akcje po 134 zł za sztukę w 2017 roku, to do dzisiaj te osoby Płakałyby ze względu na to, że od tego momentu akcje zaczęły spadać, osiągając bardzo niską wycenę w roku 2020, 37 zł za sztukę. Oczywiście, wielki spadek wartości akcji PKN Orlen długo nie trwał i do października 2020 roku akcje PKN Orlen wzrosły do 90 zł za sztukę, a dzisiaj mamy 70 zł za sztukę. Tak więc, gdyby kupić akcje podczas wielkiego spadku wartości, czyli 37 zł za sztukę i sprzedać w październiku 2021 roku, to zarobilibyśmy ponad 100%. To Wielki zysk inwestując 1 milion złotych w akcję PKN Orlen w 2020 roku. Po roku mielibyśmy ponad 100%. Jednak osoby, które kupiły akcję PKN Orlen w, po wysokiej cenie, a 134 złotych w 2017 roku, do dzisiaj miałyby znacznie mniej pieniędzy pod kątem wartości akcji. Oczywiście byłaby wypłacana dywidenda, ale to już inna sprawa. Akcje PKN Orlen, e, tak samo jak akcje KGHM, pokazują czarno na białym, że nie można im ufać. Jak żadnym innym akcjom, i czekać przez 10 lat na 300% wzrost wartości. Akcje BKN ORLEN kupuje się wtedy, gdy są tanie i nie można ich kupować wtedy, gdy są drogie, ze względu na to, że możemy stracić bardzo dużo pieniędzy na 5 lat lub 6 lat do momentu w którym będziemy mogli sprzedać z powrotem po cenach zakupu posiadane akcje. Kto wie, może będzie trzeba jeszcze dłużej czekać nawet 10-15 lat, aby sprzedać te same akcje po cenie zakupu. Tak więc gdybyśmy sprzedali po 15 latach po tej samej cenie zakupu i odjęli od tego inflację to i tak stracilibyśmy bardzo dużo na zakupie przecie, przecenionych akcji Orlenu. Tak więc osoby kupujące akcje PKN Orlen wtedy gdy akcje PKN Orlen spadają jak kamień Wodę i są już na dnie, mogą zyskać bardzo dużo pieniędzy, nawet 100% w skali roku, 12 miesięcy, plus e ewentualną dywidendę. Tak więc gdyby kupować w ciągu ostatnich 20 lat akcje PKN Orlen wtedy, gdy są bardzo, bardzo tanie i sprzedawać, gdy drożeją, i powtarzać taką czynność co rok lub co dwa lata podczas wielkich spadków wartości akcji PKN Orlen, moglibyśmy zarobić dużo, dużo pieniędzy. Jednak gdyby ktoś sobie kupował te akcje wtedy, gdy są drogie i następnie sprzedawał po tej samej cenie po dwóch, trzech latach albo podczas wielkiego spadku, to nie dość, żeby tracił na cenie, to także pod kątem inflacji. To tak jak z akcjami KGHM, jak historia pokazała, akcje KGHM każdy powinien się wystrzegać wtedy gdy są drogie, ale powinien się wystrzegać ich kupowania wtedy gdy są drogie, bo istnieje takie wielkie prawdopodobieństwo, że te przecenione akcje drastycznie spadną jak kamień w wodę. Z drugiej strony akcje PKN, tak jak KGHM, mają to do siebie, że inwestorzy, którzy kupują akcje PKN Wtedy, gdy są bardzo, bardzo tanie i sprzedają je mniej więcej po 12 miesiącach albo dwóch latach, zyskują nawet 100%. W ciągu 12 miesięcy wystarczy spojrzeć na powyższy wykres akcji PKN Orlen, który czarno na wiarę pokazuje, że gdyby akcje PKN tracą mocno na wartości, następnie po wielkim spadku zyskują. Wedle zasady kupujemy, gdy jest tanio i sprzedajemy, gdy jest drogo, inwestorzy, którzy chcą zarobić dużo pieniędzy na akcjach PKN Orlen na podstawie danych historycznych oczywiście musielibyśmy kupować akcje, gdy są tanie wedle podstawowej zasady którą będę powtarzał do znudzenia pomidory kupujemy wtedy, gdy są tanie czyli w lato, a nie wtedy, gdy są drogie czyli w zimę, aby sprzedać je w lato, gdy są wreszcie tanie tak samo jest z ziemniakami przecież ludzie zaopatrują się w ziemniaki po wakacjach oczywiście nikt się nie zaopatruje w ziemniaki w zimę żeby mieć je na lato. Nie dość, że ziemniaki w zimę są drogie, bardzo często nie wytrzymają do lata, ze względu na to, że już będą za stare. Rzeczy kupuje się tanio i sprzedaje się drogą. Podsta to podstawowa zasada handlu, a że giełda to handel, ale handel akcjami, ta zasada tak samo jest podtrzymywana. Oczywiście z akcjami jest troszeczkę inaczej, ze względu na to, że jeżeli kupimy dobre akcje to możemy dostawać każdego roku dywidendę ale przecież tak że możemy dostawać dywidendę sprzedając i kupując akcje PKN-olne tak więc widzimy, że się zbytnio nie zmieniło, to że niby PKN Orlen jest w dobrej sytuacji, to jest troszeczkę taka papka medialna, właściwie więcej niż troszeczkę, wcale nic się nie dzieje dobrego z akcjami, akcje PKN Orlen po roku 17 totalnie się załamały, nie potrafią się odrodzić, wyprzedają te akcje, tu Aramco, tu, a tu to, tu tamto, prawda, udają, że coś się dzieje, tu to jest wszystko papka medialna, właściwie ja... No cóż, no cieszmy się, że dzisiaj akcje PKN, PKN Orlen po prostu nie kosztują 20 czy 30, no cieszmy się, że kosztują te 71, no ale co z tego, że kosztują 71, jak to jest najgorsza y, sytuacja PKN Orlen chyba od 5 czy 6 lat, od 17 roku, prawda? Proszę zobaczyć, no, no, no 17 roku to jest właściwie PKN Orlen y, moim zdaniem... Y, jest w gorszej sytuacji, chociażby pod cenami akcji. Aniżeli w roku trzynastym, aniżeli w roku tam jedenastym, prawda? Bo tutaj też spadały. No, ale inflacja była 100%. To, to, to. w ogóle dla mnie. To nie jest żadna zabawa, chyba że dywidendy płacą dużą, prawda? Ale pod kątem wartości akcji i pod kątem wartości samej spółki widzimy, że to nie jest spółka jakkolwiek wartościowa, bo akcje spadają mocno, nie są drogie. Nie widzę tutaj jakichś ekstremum cenowych. No, no jeżeli w 2017 roku, no widzimy, no w 2017 roku kosztowały 127. No. 130, no to o co chodzi? No dzisiaj kosztuje 71, połowę mniej. Rozumiemy, to musiałyby wzrosnąć 100%, żeby kosztować tyle samo, co w 17 roku, tak? No tyle samo kosztowały, no mówię, no w roku 2005, czyli 20 lat temu, tak? Właściwie, no w roku 2010 y, kosztowały 57, 70, no to, to, jest, to nie ma różnicy nawet, bo przecież inflacja, ceny i tak dalej, tak? Tak więc dla mnie... Osobiście, chociażby z tego wykresu, yy, to wszystko, papka medialna. Yy, obajtek mógłby dla mnie przestać jutro być prezesem. Nie widzę na wykresach, aby cokolwiek, cokolwiek, jakkolwiek yy, mnie napawało optymizmem co do tej spółki. Jak będę widzieć o, drogie akcje, wysokie dywidendy, prawda, a nie wielkie, gigantyczne 50% spadki, które rujnują ludzi i, i nie wiadomo jaką pozycję ordenują, przejmowanie, przecież wciąga, wciąg, wciągnęli chyba ten lotos, prawda, to na wartości tak, nawet nie wiem pod jakimi spółkami to, czy to czy, przestałem... W, to followować, nie, nawet nie wiem, czy dzisiaj w ogóle można kupić LOTOS, czy przypadkiem LOTOS to już dawno jest PKN Orlen i kupując Orlen to kupujemy akcję LOTOSu także, prawda? Wiadomo, no czy po prostu, bo LOTOS już się stał Orlenem, tak, czyli jest w tym konsorcjum, ale to nawet widzimy, jaki to miało wpływ na te akcje, no wsiąknęli LOTOS, a akcje nie wybiły niebotycznie, no. Niestety, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, do klikania łapki w górę. Zapraszam do obejrzenia następnych filmów, yy, które pojawiły się na ekranach Państwa monitorów. Pozdrawiam.